Kilka dni temu w Zelwie doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale dom spłonął i w efekcie zamieszkująca go wcześniej pięcioosobowa rodzina straciła dach nad głową i cały dobytek. Jedną z osób ocalałych z pożaru jest tegoroczna maturzystka z trzeciego L.O. w suwałkach. Jej koleżanki i koledzy uruchomili społeczną zbiórkę pieniędzy mających na celu wsparcie rodziny w odbudowie domu. Karolina, której jako jednej z rodziny ogień zabrał dom, jest świetną koleżanką i uczennicą. Każdą klasę ukończyła ze średnią 6-0. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc. Osoba, która ma tak duże szanse na dostanie się na wymarzone studia, straciła właśnie wszystkie materiały i warunki do nauki do matury, piszą suwalscy przyjaciele maturzystki. Sara, starsza siostra Karoliny, również straciła w pożarze materiały i książki niezbędne do nauki. Jest studentką drugiego roku na Uniwersytecie Białostockim. Nie ma telefonu tak potrzebnego w dzisiejszym świecie. Odległość Uniwersytetu od domu wiąże się z dodatkowymi kosztami wynajmu pokojów akademiku. Jako koledzy i koleżanki z klasy Karoliny. Chcielibyśmy w jakimś stopniu pomóc jej i jej rodzinie powrócić do normalności. Prosimy w imieniu tak ciężko doświadczonej pożarem rodziny oraz wszystkich przychylnych im osób o wpłaty. Bezpośredni link znajduje się również na naszym profilu na Facebooku.